Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 22 sierpnia 2016 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Wzrost skuteczności kontroli skarbowych w pierwszej połowie 2016 roku. Jak podaje wiceminister finansów Wiesław Jasiński, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w pierwszym półroczu 2016 roku wzrosła liczba kontroli w zakresie cen transferowych. Kontrolerzy wydali decyzję na łączną kwotę ponad 9,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 36,6% w stosunku do ubiegłego roku. Jest to wynik zmiany strategii organów kontroli skarbowych, która zakłada m.in. wzrost koncentracji organów kontroli na cenach transferowych, rozszerzenie kontrolowanego okresu, wzrost liczby kontrolujących oraz jakości kontroli. Największe prawdopodobieństwo kontroli podatkowej istnieje w przypadku podmiotów wykazujących straty lub charakteryzujące się wysokim poziomem zadłużenia. Zasady ustalenia źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia ogółu praw udziałowych w spółce osobowej. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 roku należności otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w artykule 18 ustawy PIT. Sąd wskazał, że w omawianej sytuacji, w której podatnik deklarował, że zamierza zbyć ogół przysługujących mu praw udziałowych w spółce osobowej jawnej lub komandytowej, takie zbycie udziału kapitałowego uwarunkowane jest charakterem spółki i ten ogół praw i obowiązków wspólnika stanowi konglomerat uprawnień i obowiązków o charakterze majątkowo-korporacyjnym. W związku z tym źródłem prawidłowego rozstrzygnięcia jest artykuł 18 ustawy PIT. Kolejne ulgi podatkowe dla firm prowadzących działalność innowacyjną. W dniu 16 sierpnia 2016 roku rząd przyjął projekt dotyczący ulg dla innowacyjnych firm wprowadzających zmiany m.in. w zakresie zniesienia na stałe opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej oraz rozszerzenia listy kosztów podlegających odpisowi, to jest możliwość odpisywania kosztów uzyskania patentów oraz podniesienie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych, które ponoszone są w związku z badaniem i rozwojem. Co więcej, okres, w którym firma może odliczyć koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową, ulegnie wydłużeniu z 3 do 6 lat. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2017 roku. Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację do wysyłania jednolitego pliku kontrolnego. 22 sierpnia 2016 roku Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację kliencką do wysyłania plików JPK VAT wraz z instrukcją jej użytkowania oraz przykładowym plikiem. Zadaniem aplikacji jest przetworzenie danych firmowych do pliku JPK i wysłanie ich do resortu finansów. Przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego, czyli obowiązku przekazywania fiskusowi danych finansowych drogą elektroniczną w ustalonym standardzie, weszły w życie w lipcu bieżącego roku. Początkowo objęły największe przedmioty. Termin na przesłanie pliku jest zgodny z przepisami ustawy o VAT dotyczącym deklaracji, co oznacza, że dane za lipiec powinny zostać dostarczone do Ministerstwa Finansów do 25 sierpnia. Ochrona interesów podatnika. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komunikat Ministerstwa Finansów. 15 lipca 2016 roku do polskiego systemu prawnego weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Ministerstwo Finansów wydało komunikat informujący o podjętych działaniach związanych z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania. Można w nim przeczytać, że priorytetem Ministerstwa Finansów jest ograniczenie tego zjawiska poprzez zwalczanie sztucznych czynności, schematów wykorzystywanych przede wszystkim przez korporacje międzynarodowe oraz aktywne ograniczenie nadużyć w ramach stosowania cen transferowych. Resort poinformował również, że dokonano reorganizacji Departamentu Systemu Podatkowego poprzez połączenie w nim zadań, które dotychczas były rozproszone w 3 innych departamentach.
Wzmocniony Departament Systemu Podatkowego jako centrum kompetencyjne będzie obsługiwał ministra finansów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i porozumień w dotyczących ustalenia cen transferowych, a także będzie wspomagał administrację podatkową w zakresie jednolitości stosowania prawa podatkowego. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.